Dzisiaj muszę skoczyć, odebrać parę rzeczy z XCOMu i stwierdziłem, że ubiorę koszulkę XCOMową. Ciekawe jak zareagują. A mam zaspane oczy jeszcze. Za chwilę wam opowiem co i jak z dzisiejszym dniem. Ale ta pogoda jest dzisiaj masakryczna, jak cieplutko, jakie słoneczko, wow! Możecie się zastanawiać, po co ja tam byłem i co tam kupiłem. Otóż już wam tłumaczę. Uwaga, to jest to. W ramach pracy nad snem, znowu mi nie wyszło spanie, bo położyłem się spać o północy, usnąłem gdzieś koło pierwszej, ale wstałem dosyć późno. Ale to było najśmieszniejsze, położyłem się spać, wstałem rano o 7, przygotowałem sobie śniadanie, wyciągnąłem lemoniadkę na zewnątrz, żeby się już trochę zaczęła grzać, dolałem do niej wody, miałem wszystko gotowe i nagle budzę się w łóżku o 13. Nie pamiętam po prostu momentu, jak wróciłem do łóżka i wstałem, ale jeżeli chodzi o pracę nad snem, to jest dosyć sporo mówione o tym, żeby się wyciszyć wieczorem. Więc wczoraj po evencie po prostu nie odpalałem kompa, po prostu chciałem odpocząć, posiedzieć i wieczorem poczytałem. Od jakiegoś czasu sobie coś czytam, tym razem Pratchetta, żeby się po prostu wyluzować. Ale Madzia, moja młodsza siostra, parę miesięcy temu mi powiedziała: Ziemniak, ja potrzebuję Kindla, bo ja bardzo dużo czytam. A przy okazji często wyjeżdżam. To też Kindle Paperwhite. Taki, jakby powiedzieć, dobry pomiędzy wszystkimi Kindlami, bo mamy jasny biały ekran, lepszą rozdzielczość i takie tam. To jest on i tu się chyba klika. O. Get started! Bardzo dużo jest publikacji dotyczących tego, że należy dużo czytać, bo to nie tylko wpływa na nasze myślenie, ale także na zasób słownictwa, na to w jaki sposób się później wypowiadamy, żeby wszystko było, wiecie, takie wow, a nie na zasadzie wziął Kindla, żeby człowiek się lepiej poczuł. To jest ogółem książka z serii Świat Dysku, czyli świata, który jest naszym światem w formie dysku stojącego na czterech słoniach, które stoją na wielkim żółwiu, który płynie przez kosmos. I to jest taki problem, że Świat Dysku ma strasznie dużo historii, strasznie dużo opowieści. Ja kiedyś za namową kolegi właśnie kupiłem sobie tą książkę, bo on strasznie uwielbiał Pratchetta, ale się okazuje, że to jest książka jedna z któryś tam z kolei. Kiedyś ją przeczytałem, a może nie przeczytałem, nie pamiętam, ale zacząłem jeszcze raz. Pierwsza książka z tego, co pamiętam, to Kolory Magii. Przeczytałem od deski do deski, Madzie też namówiłem, Madzie też przeczytała, mam u Madzi w pokoju tą książkę zostawioną. I teraz co się okazuje, są poradniki, jak czytać Świat Dysku. A skoro kiedyś robiłem sobie krótki test, bardzo krótki, że czytałem codziennie ileś tam stron, bo zazwyczaj na co dzień nie czytam lektur, w sensie książek, tylko jakieś artykuły. A artykuły, wiadomo, są napisane w sposób trochę gorszy niż książki, bo książki są bardziej przemyślane. No tak zazwyczaj jest, nie umniejszając dziennikarzom. To postanowiłem tego Kindla po to wziąć, żeby chwilę z nim spędzać w łóżku i w podróży i czytać i zobaczyć, co się stanie. Wiecie, to jest seria takich vlogów, próba zmiany życia i zobaczenia co i jak. Jeszcze jedna rzecz, bo dzisiaj taki przegadany vlog, bo dzisiaj jest taki luźny dzień, cieplutko, słoneczko dogrzewa. Od czasu do czasu trzeba odpocząć. Wczoraj zjadłem cukier i się fatalnie po tym czułem. Na zasadzie zjadłem najpierw ciasteczko, takie Tago z Toffee, które dostałem w pociągu. Później wypiłem puszkę coli. Później wypiłem sok jabłkowy, sok pomarańczowy, takie malutkie, jakie się też dostaje. I zjadłem na wieczór pączka, którego obiecałem, że wezmę. I szczerze muszę powiedzieć, że czułem się po prostu tak nadęty jak balon, jakoś tak nieprzyjemnie. Widziałem, że Kaftan skomentował vloga ostatniego i opowiedział o tym, że on rzucił cukier i zupełnie inaczej się czuje. W sensie po tak długim czasie. Ja też wierzę, że się będę dobrze czuć. Bo się w sumie całkiem okej czuję. Dobra, szukam dalej, patrzę. W jaki sposób powinno się Pratchetta czytać? O kurczę, patrz na to, jest cały dialog, czy diagram, jak powinno się świat dysku, porządek czytania, cyklo straży, ja zacząłem rewolucję przemysłową, ale nie od pierwszej książki, tylko dopiero od prawdy. A tak naprawdę, prawda łączy się, co to jest? Z piątym elefantem, przepraszam. I ze strażą nocną. Czyli w sumie, żeby dobrze czytać na temat prawdy, powinienem się cofnąć do cyklu straży, przeczytać... O panie. O, ja tutaj działałem, że to sobie czytałem. Chyba, żeby to zacząć dokończać. W ogóle jest film Kolor Magii. To jest ósmy kolor, z tego co pamiętam, oktamaryna, coś takiego. A nie, uwaga, jest trzecia wersja i się okazuje, że jest jeszcze więcej książek. Ja już nie wiem, co ja mam robić. Może zacznę czytać Harry'ego Pottera znowu, bo ma tylko 7 Władcy Pierścieni, bo ma 3. Hobbita, bo ma 2. Jedną. Jedną. Hobbit jest 1. Ale są 2 filmy. 3. Tak? Tak. Nie wiem, nie oglądałem filmów, ja czytałem książkę. Ja byłam w kinie. Czekaj, jak to? Jak się korzysta z laptopa? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest dla mnie to bardzo nowe, więc czuję się taka podjarana trochę. Facebook też mi nowość. Przeglądanie Facebooka nie było tak przyjemne od dawna, serio. Patrzcie, jaki przerażający ziomeczek sobie wisi. To jest tak, że ponoć, żeby lepiej spać, to trzeba... Czekaj, dawajmy, że to jest taki damik, to trzeba po prostu gdzieś wyjść i wtedy się lepiej śpi, bo to się reguluje poziom czego? Melaninoty. Czego? Co?
Melatonina. Zakładamy Ministerstwo Ciekawości, tam będzie Instytut Ciekawostek i tam będzie można się dowiedzieć między innymi tego, gdzie jest knajpa z jednym z najdłuższych sloganów, znaczy nazw. Tu po prawej masz. Jest lokal na Dolarskiej po lewej stronie, idąc od małego rynku. Kurczę, tworzymy już główny zarząd. Przyniosłem ci fistaszka. Ojej, dziękuję. Lej się, soczku, lej. I wbrew różnym komentarzom, zwłaszcza znajomych, ten farsz, czyli to, jest co dwa zalania wymieniany. Bo najpierw jest zalewany, normalnie jest smaczek, za drugim razem jak się zalewa, to się ugniata i wtedy jest dobre piciu. To, co mówiliście na temat cukru i tego, jak się odstawia cukierni, jeżeli chodzi o wahania nastrojów i o zjazdy. Zjazdów to ja mam pełno, ale wahania nastrojów to jest masakra. W tym momencie ja się odbiłem od ferajny, którą widzieliście w poprzednich ujęciach, dlatego, że oni tam idą się spotkać, na dłużej posiedzieć, pogadać. Ja natomiast zamierzam znów się wychillować i położyć spać, żeby utrzymywać jakoś trend chodzenia wcześniej, ale zacząłem się czuć nagle jak totalna kupa, w sensie nastrojowo. Ja stwierdziłam, że ziemniak ma okres bez cukru. Ponoć jak się te przetrzyma chwilę, to jest znacznie lepiej później, ale w tym momencie mogę wam szczerze powiedzieć, po prostu czuję się tak strasznie, taki smutek mnie ogarnia, źle się czuję, taki bezsens się odpala, taki nie wiadomo co, tak chodzisz, obijasz się o ściany i... Minęło, żeby was nie skłamać, dokładnie pół godziny, od kiedy powiedziałem to, że mam zjazdy i to jest straszliwe. Po pół godziny chce mi się uśmiechać, jestem szczęśliwy. To co do czego tam Dagmara porównywała, to pewno jest bardzo podobnie, ale to jest masakra. Natomiast pod jednym z vlogów pojawiło się pytanie, czy tobie nie przeszkadza to, że tu jest taki syf. To Dagmara poruszyła ten temat, więc niech Dagmara weźmie i dokończy. Nie, nie przeszkadza mi ten syf, bo to nie chodzi o to, że to jest bałagan, jest brudno, tylko tutaj są rzeczy. Rzeczy, które mają swoje miejsce. Rzeczy, które są położone w tym miejscu przez niego. I ja wiem, o co chodzi, jak coś się położy i jest w tym miejscu. Bo mówi się, że osoba kreatywna i jakiś artysta, czy ktokolwiek inny, kto się zajmuje takim jakimś tworzeniem, ma wokół siebie, brzydko mówiąc, taki burdel. No bo tak jest. Nie wiem, jak to działa, ale zauważyłam, że wiele osób, które coś tam tworzą, właśnie tak mają. Ej, zimne to jest. Odkaziłem ci rękę alkoholem. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów optycznych? No ale ci zostały te ptaszki narysowane. Nie dałeś mi dokończyć pięknej myśli na temat twojego burdelu. A jak się zastanawiacie, co jeszcze można robić wieczorem, to na przykład ziu! Pakowanie kierownic. Bo tak jak mówiłem, te rzeczy nie zostają u mnie, one są przez jakiś czas. No i oczywiście mam zdjęcie, jak to wszystko było ułożone, żeby dokładnie wiedzieć. Zobaczcie sami, to trzeba poukładać tak jak było. Z tyle tutaj kawałków kartonu, bardzo fajnie są w ogóle zapakowane te kierownice, to trzeba im powiedzieć na plus. Wiecie co jest zawsze najtrudniejsze przy filmach? Moim zdaniem miniaturka. To jest test. Ja się tak zastanawiam, jak to ładnie ubrać, jak to ładnie ugryźć. Odkryłem coś zarąbistego. Nazywa się chipsy. I to nie są takie chipsy ziemniaczane, tylko chip. Psy. Jak kiedyś zobaczycie w sklepie, to szczerze polecam. Tak dobrych wiórek kokosowych, znaczy to są wiórki, to są takie kawałeczki, chipsy kokosowe prażone, niesłodzone bio. Tak dobrych nie jadłem nigdy, są mega aromatyczne. Ale chciałbym powiedzieć o czymś troszeczkę innym, bo zostaję trenerem Pokemonów. To jest tak, że nieważne w jakim wieku jesteśmy, zawsze jest taka drobna, mała rzecz, która sprawia, że czujemy się po prostu dobrze. Ja to nazywam ucieczką do Arkadii dni dziecięcych. I zawsze lubię dopowiedzieć, kiedy nic tak w sumie nie miało znaczenia, kto inny płacił podatki, kto inny musiał się zastanawiać, czy jest, chciałem powiedzieć, papier do pupu. Czy jest na przykład coś do jedzenia w lodówce? A jedną z takich rzeczy, do których mogę wracać, są Pokemony. I jak ostatnio oglądałem tą serię alolańską, czyli... czyli Słońce i Księżyc, to znów poczułem się, jakbym wciąż zbierał Pokemony. Uwaga, tu są wypisane wszystkie karty z pierwszej serii. Dużo kart z pierwszej serii mam, ale była raz pewna historia, sytuacja. Jak zrobiliśmy kiedyś streama z T-Voltem, tego historycznego pierwszego, który miał rozpocząć serię naszych wspólnych streamów, to na sam koniec wzięliśmy i odpakowaliśmy booster z Pokemonami. Właśnie z serii Sun and Moon i wtedy zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, co to jest za seria, co to są za Pokemony w środku, bo nie miałem pojęcia nawet, że taka
nowa seria Pokémonów leci. Pamiętałem tylko te najstarsze odcinki, a pojawiło się po drodze wiele innych. I po zobaczeniu Pokémonów na Netflixie, odpowiadając na wiele pytań, chociaż już wcześniej odpowiadaliśmy, zobaczyłem tego boostera jeszcze raz. Przejdę przez te Pokémony, które w środku były, raz jeszcze, bogatszy o wiedzę, którą dała mi bajka. Teraz ludzie będą krzyczeć, że to nie jest bajka, tylko anime. To jest anime? A, ale bezpiecznie próbujesz do tego podejść, nie wiem. Animacja. W tym boosterze, uwaga, mieliśmy alolańskiego Diglett'a. Alolański oznacza z regionu Alola, gdzie działa się cała akcja bajki i różni się on od zwykłego Diglett'a tym, że ma włoski. Blond. To jest... było super, że one mają włoski takie fajne, dotąd, takie długie czuprę, było super. Był cały motyw w jednym odcinku, kiedy Ash, główny bohater, poszli na występ DJ-a, który grał z Dactrio. I Dactrio ma włosy takie troszeczkę dłuższe, blond, i ten mały Diglett bardzo chciał mieć też takie włosy i wszyscy chodzili w takich perukach. Dobra, przejdźmy dalej. A było był też taki motyw, że oni wyjechali i spotkali tych, że jakoś... Zakładam, że 90% z was oglądało pierwszą serię Pokémonów i właśnie w serii Sun and Moon jest jeden odcinek, gdzie Ash wyrusza raz ze swoimi znajomymi ze szkoły Pokémon, gdzie tam się uczą, do regionu Kanto, czyli tego, gdzie... Alabastia, miasto Kanto, mniejsza. I tam spotyka trochę starych, dobrych przyjaciół, nie będę zdradzać zbyt wiele, i pojawia się właśnie motyw z Dactrio i ktoś tam chciał zakładać Pokédex. Rotom Dex chciał założyć, oddać swoją perukę Dactrio, żeby, czy Diglettowi, żeby on nie chodził. Nieważne, trzeba zobaczyć bajkę. Zobaczmy kolejne karty. Mamy Skarmorego, już z wcześniejszych znany z drugiej serii. Mamy Ultra Bola jako trainer. Mamy Timer Bola, pierwszy raz go widzę. Jest Espeon GX. Tutaj przegapiłem, nie do końca wiem, o co chodzi z wersją GX, ale ponoć to jest druga karta. Dalej mamy Poplio, jednej z głównych bohaterek, wersja Holo. Bounsweeta też z głównej bohaterek. Mamy Pelipera, jednego z Pokémonów tych transportowych. To jest kodzik do Pokémonów online, to wam nie pokażę, bo się zarejestruje. Mamy Energię, mamy Dratiniego podstawowego, Sandygasta. Ja tak się zastanawiałem, kurczę, ale beznadziejne to, co oni zrobili z Pokémonami, że nagle się pojawia Pokémon, który wygląda jak kubka piasku. Z początku wydawało mi się, że to jest idiotyczny Pokémon. No bo, kurczę... Widzicie tą łopatkę, to jest kawał piachu tak naprawdę. Ale jak zobaczyłem już odcinek i jak on został przedstawiony, jak został wprowadzony do całego tego świata, to szczerze, teraz szanuję tą kartę. Teraz mi się ona po prostu podoba. Jak wiele da się zmienić przez taką drobnostkę. Nie ocenia się książki po okładce, tak samo nie ocenia się Pokémona po karcie, jeśli się go nie zna. Live'ów z Tivoltem miało być więcej. To też więcej pojawiło się boosterów. I uwaga, z Togedemaru mam 3 boosterki, jeden tam trochę uciekł. Teraz mam pytanie do was. Czy chcielibyście wątek otwierania takich kart we vlogu? Ja jestem straszliwie podjarany i tak bardzo walczę ze sobą, żeby czasem nie otworzyć tych kart. Wrzucę na społeczność i zadam wam pytanie. W kolejnym vlogu, które opakowanie otworzyć? Numer 1, numer 2, numer 3. Ale to podjarany! Wiecie, co jest najlepsze? Który ci się Pokémon najbardziej podobał? Litten. Wiesz o tym, że jest wersja tego, ale z Littenem Holo? Tego nie mamy jeszcze. Musi w nich być Litten. Po prostu musi. To będzie moja święta karta i ja ją sobie tutaj postawię i będzie ona tutaj. To jest moje, nie dam ci. Ukradnę ci, bo tam będzie Litten. Post z tym, który booster powinien zostać otworzony jako pierwszy, pojawi się na Instagramie, więc tam lećcie i dajcie znać. 1, 2 czy 3. Już ułożyłem, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze muszę miniaturkę do filmu zrobić. Lubię ten moment, kiedy gaszę światło. Kończę. Przeraża mnie to, że... Kurczę, to wygląda strasznie ta pianka. Nie to. To. Muszę podać wam linka do tego, jak znaleźć taki sój. A to wystarczy spojrzeć. Sój 4,5 litra. I to się wyszuka. Jest też wersja 7-litrowa, jak ktoś całą rodziną sobie siedzi i pije. I szczerze się zastanawiałem, czy by tacie na przykład nie kupić takiego słoika 7-litrowego. Bo na przykład jak on czasami robi różnego rodzaju bankiety, spotyka się ze znajomymi, to takie ustrojstwo byłoby idealne. Mogliście też zauważyć, że jest tutaj kola, bo jest. Jest jej tyle, bo jak Enigma tutaj był, to stwierdził, że on chce się coli napić, bo miałem tylko tą lemoniatkę. To też mu nalałem i nie tknąłem coli przez ten czas. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale ze względu na to, jak sami zauważyliście, ja jestem troszeczkę
grubiutki, a powinno się troszeczkę o to dbać. Tylko trzeba pamiętać, że wszystko należy robić na ciemno, wszystko należy robić z umiarem. Więc jak schudnę, to znów będę pić kolę. Ale podobnie jak sobie kiedyś założyłem, nie będę pić po południu, pod wieczór, tylko będę pić z rana. Jak już coś. A może w ogóle zrezygnuję z cukru? Ale swego czasu przez jakiś czas miałem straszliwe problemy z piciem coli, bo codziennie wypijałem przynajmniej 2 litry. Jak już te 2 litry wypiłem, to nie miałem co pić, więc dorzucałem jeszcze jakieś słodkie picie, może jakiegoś energetyka. I mam nadzieję, że mój organizm teraz mi będzie po prostu wdzięczny, że z części takich rzeczy zrezygnowałem, bo długofalowo to może negatywnie działać. Co tam łazi? Kolega Mańka. Idź sobie stąd. Gdzie ty tam się? Nie chowaj mi się w piankach. Mańka nie ma, poszedł już, no. Kurczę, komar. Wiesz, że to jest drugi komar, jakiego widzę w tym mieszkaniu, w tym roku? No to jest drugi, którego widzę dzisiaj. Tak czy siak, pomijając wątek komara. Komar to jest zwierzę. Zdrowie to nie tylko bycie chudym, ale to także to, jak się czuje człowiek wewnątrz, bo nawet człowiek chudy może mieć duży cholesterol i inne tam takie rzeczy. Ja wiem, że to dziadkowo może brzmieć, ale jak się tak zastanawiam, to ze swojego stanu, jaki miałem kiedyś, nie doprowadziłbym się do... Nie doprowadziłbym się do stanu, w jakim jestem teraz, czyli jestem troszeczkę taki grubiutki, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaka jest waga sytuacji. Mamy przykłady na polskim YouTube, nawet osób, które troszeczkę więcej przybrały na masie i moim zdaniem to jest... Nie tyle już się nie czepiam o samo zdrowie, ale to jest branie pewnej odpowiedzialności, bo jeżeli jesteś twórcą, ogląda cię jakaś rzesza ludzi, rzesza to brzmi źle, to te osoby biorą z ciebie przykład, a powinno się podawać przykład odpowiedni, stąd też moje chęci zmiany i inne takie rzeczy, bo nie chcę, żeby ktoś ze mnie brał przykład, że ej, pijesz sobie pełno cukru, jesz pełno cukru i w sumie czujesz się dobrze, bo w przyszłości to może być negatywna decyzja. Bo jest jeszcze zupełnie inny fakt, bo to nie tylko ten tłuszcz na zewnątrz, ale także tłuszcz, który otłuszcza nasze narządy wewnętrzne, ten tłuszcz trzewny to się chyba nazywa, który też jest bardzo niebezpieczny i może prowadzić do różnych komplikacji w przyszłości, więc to nie jest takie do końca dziadkowe gadanie, ale także to jest inwestycja w przyszłość, bo trzeba myśleć o przyszłości. To podobnie jak sobie spoglądam na początki swojego kanału, nie zdawałem sobie sprawy, że dziś będę robić filmik na drugi kanał, który jest kanałem vlogowym i będę się starał pokazywać część swojego życia, część swojego myślenia, tego mindsetu, który się układa. Więc tak czy siak to byłoby na tyle mega mocno mnie motywujące, wasze komentarze i wasze przykłady z życia, jak wy na przykład zrezygnowaliście z cukru, albo uprawiacie więcej sportu, podchodzicie inaczej, albo ze względu na te vlogi, albo ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia, że tak postanowiliście. No bo był taki jeden komentarz, który mówił o tym, że dzięki mnie ty się zmieniasz na lepsze i że ja mam na ciebie bardzo dobry wpływ, a to jest nieprawda, bo to ty masz dobry wpływ na mnie, bo ja też ograniczyłam trochę cukru i nie zaczęłam jeść bardziej zdrowo. Pomijając zupki chińskie, ale to rzadko. Dobra, raz ta zupka chińska cię załatwiła na cały dzień. Na 2 dni. Ale wiesz co, ja tak zdradzę, pewnie będą na mnie źli. Ale z częścią osób, z którą się dzisiaj spotkałem, jak byliśmy w sklepie, to usłyszałem zdanie: możemy wziąć słone, ale nic, co jest słodzone, bo ostatnio jak się widzieliśmy, to zjedliśmy cukier. Dosłownie. Czyli pojawia się o wiele więcej takiej świadomości, że to nie do końca jest dobrze napychać się cukrem wieczorem, tak podczas spotkania. Ja też mam u siebie w szafce dużo cukru, ale takich różnych batoników, cukierków, innych tam takich rzeczy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby dodatkowo kształtować swój charakter. Bo jak sobie myślę, że kurczę, zjadłbym, to mam taką, wiesz, chęć, ale nie, rezygnuję. Dzisiaj chciałbym sobie zrobić herbatę słodzoną, na przykład, albo napić się tej coli, która tam została, ale mówię sobie nie i biorę łyka tej wody razem z owocami. Co jest najlepsze, to nie jest tylko i wyłącznie podjęcie decyzji, typu kupuję sobie niesłodzone i inne tam takie rzeczy, bo tak, bo chcę siebie pogorszyć, swoje myślenie i swój sposób bytu, tylko tak naprawdę lepiej się czuję po odstawieniu. Te zjazdy są coraz krótsze, coraz mniejsze. W mojej diecie i tak na pewno jest pełno cukru i innych tam takich rzeczy, jak sobie zamawiam, ale na pewno jest tego zdecydowanie mniej niż wcześniej i widzę tego po prostu efekty. Jestem bardziej pozytywnie nastawiony, więc to nie jest tylko i wyłącznie pozytywne działanie yerby, bo yerbę też sobie ograniczyłem, żeby też za bardzo nie wpadać w takie, wiesz, uzależnienie, że muszę pić yerbę, muszę siorbać przez bumbi. Yerbę też ograniczyłam, dzisiaj zalałam tylko 2 razy, a nie 5 jak ostatnio. Więc to jest też takie picie po prostu rano, żeby sobie wypić coś takiego ciepłego, jak się wstaje z ciepłego łóżeczka, żeby ciepłą yerbę sobie wypić.
wypić, później się napiję do obiadu i to jest koniec, absolutnie koniec. Tnę to, bo chcę po prostu mieć wszystko bardziej mocniej pod kontrolą, ale mimo wszystko, tak jak gość za kadru tutaj mówiła, ja mam straszliwy problem, jeżeli chodzi o mój bałagan, głosowi za kadru to za bardzo nie przeszkadza, bo trochę rozumiem, jak to wygląda w tym artystycznym umyśle, można by rzec. Wszystko musi być bardzo chaotycznie porozkładane, ale to całe chaotyczne porozkładanie ma swój porządek. Więc jak ktoś do mnie przychodzi i się pyta, ej ziemniak, bo ty miałeś coś tam, a okej, idę i sięgam na podłogę po coś, co już leżało tam od tygodnia na przykład i w głowie podświadomie miałem zakodowane, gdzie to dokładnie jest, ale jak miałbym pomyśleć, gdzie to jest, to nie mam pojęcia i tak mam z maksymalnie dużą ilością rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, jeśli tak, to pamiętajcie, łapeczka do góry, dawajcie znać w komentarzach, co tam u was się dzieje, postaram się na nie poodpowiadać, jak tylko będę mógł. Oprócz tego, jak jeszcze nie widzieliście odcinka z głównego kanału razem z kierownicami, to podaję go tutaj. Tutaj się pojawia niżej odcinek poprzedni dzień, do którego warto zaglądać, jest także subskrybujka. No i w sumie to byłoby na tyle. Sam jestem ciekaw, gdzie mnie zaprowadzą kolejne dni. Pamiętajcie, przygoda wciąż trwa.